Jak okrywać skalę molową? Jak okrywać skalę molową? Tak, bo łatwo powiedzieć, skala molowa to jest, składa się z interwałów pryma, sekunda wielka, tercja mała, kwarta, kwinta, sexta mała, septyma mała, oktawa. Bardzo fajnie, Wojtas mówi Wam na filmikach na YouTubie, jak wygląda ta skala, ale ktoś, kto chciałby nauczyć się grać, nie to, żeby mieć wiedzę, ja wiem, jakie ma interwały, ktoś, kto chce się nauczyć grać, musi teraz wiedzieć, jak to zastosować w praktyce, czyli teraz, no dobra, mam te interwały, no dobra, może nie do końca czaję, jak to rozkminić. Jak to grać, żeby to fajnie brzmiało, żeby coś po prostu, żeby ćwiczyć, no jeżeli nawet nie fajnie brzmiało, to jak to, żeby nabywać tego, nabierać tego obycia z tą skalą, no nie? Poćwiczymy sobie na skali A-mol, czyli ABCDEFG, ABCDEFG. Najgrubsza struna, szósta, 5-7-8. Piąta, 5-7-8. Czwarta, 5-7-9. Trzecia, 5-7-9. Druga, 6-8-10. I pierwsza, 7-8-10. Wiem, że teraz możesz powiedzieć, no zaraz Wojtas, ciężko mi to rozkminić, bo tutaj żeś tak sobie mi to zagrał. Najlepiej jest znać wszystkie dźwięki na gryfie, bo jeżeli znamy wszystkie dźwięki na gryfie, to wtedy wiemy, mam zagrać A, B, C, D, F, G, ok, git. Na takim ćwiczeniu, że na dwóch najgrubszych strunach. Idealnie najgrubsze struny idą prawie że łeb w łeb. Mamy 5-7-8, 5-7-8. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Później 7, 8, 10 i struna piąta też 7, 8, 10. B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G. Później 8, 10, 12 i 8, 10, 12. Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dźwięków na gryfie. 5, 7, 8, 10, 12 i na piątej stronie 5, 7, 8, 10, 12. Zarobiście. Możemy się jeszcze cofnąć w tą stronę, to wtedy jest 3, 5, 7 i 3, 5, 7. G, A, B, C, D, E. Mamy dźwięków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 12 dźwięków. Czyli mamy już 12 dźwięków, które możemy ogrywać według tego schematu. Łatwo do zapamiętania. Pamiętamy na pewno to, że głównym dźwiękiem, czy dźwiękiem tonicznym jest dźwięk A. To jest na najgrubsza struna na piątym progu. I na 12 progu struna piąta. To jest ten dźwięk toniczny. No i teraz gram według schematu, że po prostu gram po trzy dźwięki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No a to akurat troszeczkę nas wymusza, bo mamy trzy dźwięki na strunę, prawda? Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy.
10, 12, 8. 12, 10, 8. I na najgrubszy 12, 10, 8. Później 10, 8, 7. 10, 8, 7. Powtórz to 4 razy. 8, 7, 5, 8, 7, 5. Też 4 razy cały schemat. 7, 5, 3, 7, 5, 3. Jeszcze raz od początku. Włącz sobie przester. Przester. Jak włączam na przester i zamykamy się, to myśl powtarzamy i z powrotem od początku. Jak już my to zagramy parę razy, to zaczyna już wchodzić taką, w tą melodię, tą, ten schemat, tą, to brzmienie już skali molowej, w sensie jakby ten klimat, w tą barwę brzmieniową skali molowej. Bardzo fajnie. Myślę, że widzisz, że to jest bardzo fajne. Oczywiście, że możemy robić różne kombinacje, bo ja na przykład mogę zagrać to ten schemat 10, 12, 10, 8 i później 7, 5, 3. Patrz, jak to by brzmiało. Później trzeci schemat. Mogę przeskakiwać co trzeci, czyli na przykład czwarty, drugi, trzeci, pierwszy. Kolejność dźwięków też może być inna. Możemy sobie grać różne kombinacje. Ten schemat, który zagrałem, to po prostu gram tak. Struna piąta, ten ostatni schemat. 8, 10, 12 i na najgrubszej 8, 10, 12 i dokładam 7 i 8 dźwięk, to jest 5 na 8 i 6 na 10. I w każdym tym schemacie dokładam ten sam dokładnie jakby układ palców, bo wiadomo, każdy schemat jest inny, ale jakby według tej samej zasady, jakby tutaj tego ułożenia palców, prawda? Tu gram 8, 10, tutaj grałem w drugiej pozycji 7, 8. I zaczyna brzmieć nam jakoś neoklasycznie. Możemy równie dobrze z tych schematów wyodrębnić sobie tylko konkretne dźwięki. Na przykład czwarty schemat bierzemy najgrubszą na 8 i gram 8 na najgrubszej, 2
12 na 5, 10 na 5, 12. Od 10 próg 12 10 12 8 12 10 12 i przechodzimy na grubsze. Zmieniamy schemat. W tych czterech schematach skali molowej. Zadanie trudne, ale można naprawdę super efekty zrobić. Załóżmy sobie jeszcze jedną rzecz, że uderzamy każdy dźwięk jeden raz. Nie urozmaicamy, że gdzieś tam napierniczamy jakieś... Tylko po prostu po jednym uderzeniu. Czyli każdy jeden dźwięk, jedno uderzenie, tylko różne ułożenie palców. Jak coś wymyślisz, czy coś wymyślicie, to wrzućcie jakieś linki, czy powiedzcie, że macie coś fajnego, to wtedy popatrzę, posłucham, jak wam wychodzi. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych lekcjach. Bajo!